Najsilniejszy turniej w historii Polski, Superbet Rapid Blitz Poland 2023, czyli Grand Chess Tour, szachowy Wielki Szlem. Tutaj odbędzie się dzisiaj ceremonia, uroczysta ceremonia otwarcia właśnie tego turnieju. Będzie Magnus Carlsen, najsilniejszy szachista w historii. Będą Polacy Jan Krzysztof Duda i Radek Wojtaszek. No i przede wszystkim będą tutaj zaproszeni goście, którzy zagrają w pięknej symultanie z najlepszymi szachistami świata. Jest z nami Patec. W zeszłym roku w symultanie z arcymistrzami uzyskał remis. A jak będzie dzisiaj? Jak się czujesz przed partią? Ogólnie ostatnim razem, tak jak tutaj dobrze wspomniałeś, udało mi się zremisować. Już wiem, znam ich słabości, każdego z nich, także w dzisiejszym pojedynku ja wyjdę zwycięsko i uda mi się wszystkich arcymistrzów rozwalić, tak? Bo to oni są liczeni za jeden. No. Czyli można wygrać z wieloma arcymistrzami w jednej partii. Dokładnie. To jest twój cel na dzisiaj. Dokładnie, a jakie tak były przygotowania przed partią? Przygotowania były takie, że zjadłem 2 ciastka oraz wypiłem sobie wodę. No raczej zobaczymy, jak to będzie. Niestety, albo stety, jak dobrze wiecie, jak symultanie rozpoczyna, prawda? Magnus Carlsen. My gramy czarnymi, także nie wiadomo, jak się przygotować na tych wszystkich zawodników. Dobra, nie? Ostatnie pytanie. Jaki debut grasz dzisiaj? Po D4. Załóżmy, że D4 pójdzie. No D4 na pewno będzie odbitka. No, ja nieważne, co będzie, czyli to D5 będzie... Odbijasz D5. Tak, D5 odbijasz. No. Jest z nami Bartek Rudecki, XNTENTACION, najpopularniejszy szachowy streamer na Twitchu. Cześć Bartek. Siemano. Dobra, powiedz naszym widzom kanału sportowego, skąd ta popularność szachów na Twitchu? Przecież to 3-4 lata temu to było nie pomyślenia. Szachy, come on, przecież to jest ludna gra, jak to może na Twitchu być popularne? Co ty takiego tam zrobiłeś, te szachowe podziemie? O co tam chodzi? No i to jest bardzo dobre pytanie, które sam sobie zadaję każdego dnia i ciężko na to odpowiedzieć, ale wydaje mi się, że jest to po prostu tak złożona gra, że cały czas poznajemy ją, a kwestia przekazania jakby całego kontentu leży w nas i to od nas zależy, czy będzie zainteresowanie wokół jakiejś gry bądź jego brak. No dobra, ale co takiego sprawia według Ciebie w streamach, które robisz i też robią też inni twórcy, ale co takiego sprawia, że rzeczywiście jeden stream ma tak jak Twój, kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy widzów, a drugi ma 20 widzów. Od czego to zależy? Wydaje mi się, to jest mocno subiektywne, bo widownia szuka jakiegoś punktu zaczepienia, który będzie ich przyciągał do gry. Niektórzy stawiają na pełną merytorykę, a czasami mamy też elementy humorystyczne, czy mówiąc troszkę kolokwialnie, po prostu dymy. Dużo lesznej dopaminy, widzimy cały czas walkę na szachownicy, walkę również charakterów, cięty dowcip i to wszystko do sumy sprawia, że kontent jest przyziemny dla wielu osób. Dobra, czasami szachiści, tacy konserwatywni, troszeczkę się zarzucają, no Rudecki to jest ten, co przeklina, on tylko rzuca bluzgami na streamie, ale przecież ty tak nie robisz cały czas. I teraz pytanie, jak właśnie, co byś odpowiedział hejterom, którzy mówią, Rudecki to on tylko bluzga? No właśnie ich najbardziej serdecznie chciałbym pozdrowić i życzyć wszystkiego dobrego, prawda, bo jednak oglądać się za siebie i komentować poczynania takich osób sprowadza mnie do takiego samego pułapu, na którym są oni. Także serdeczne pozdrowienia każdej takiej osoby. Jest z nami Ola Tarnowska, Olaczka z Twitcha. Olu, jak to się zaczęło w Twoim przypadku, jeżeli chodzi o Twitcha? No bo kurczę, no nie ma co okrywać, streamowanie szachów nie jest proste, a Ty się tego podjęłaś i masz bardzo duże liczby. Tak, jakoś w sumie wyszło to spontanicznie, ja tego nie planowałam, w zasadzie zaczęło się wszystko przez Bartka. Na początku u niego byłam gościnnie na kanale, zaczęliśmy być razem i po prostu to mimowolnie gdzieś tam, po prostu zaczęłam to lubić i zaczęłam się w tym odnajdywać i z tego powodu zostawiłam moją pracę zawodową. No i zostałam... A czym się wcześniej zajmowałaś? A to jest słodka tajemnica, której nie zdradziłam jeszcze, ale kto wie, może przyjdzie kiedyś ten czas i opowiem. Widzowie, w komentarzach proszę, jak będzie 1000 lajków, to zdradzisz pod komentarzem? O, tak. Dobra, jak będzie komentarz 1000, łapek w górę, to może 10. 10 tysięcy? 10 tysięcy łapek w górę pod komentarzem i Ola zdradza, to była za praca. Ja jestem ciekaw. Nie ma sprawy. Dobra, ale powiedziałeś, że Bartek, i co, zajarała się tym, spodobało Ci się to na tyle, żeby to robić? Tak, znaczy ja od zawsze szachy było moją pasją. No tak, ja Cię pamiętam od dziecka, jak grasz w szachy. Tak, i to była moja pasja, moje hobby, cały swój wolny czas po prostu spędzałam przy szachownicy. Natomiast wiadomo, im człowiek powiedzmy jest starszy, tym tego czasu jest mniej. A jeśli ja dostałam możliwość łączenia mojej pasji, czy czegoś po prostu, co uwielbiam robić z moją pracą, no to chyba lepszego połączenia być nie może. No da, i ostatnie pytanie, dlaczego kochasz szachy? Dlaczego kocham szachy? Bo są nieprzewidywalne. Jest z nami Random Bruce, znany streamer z Twitcha. Tak. Jak Ci się podoba? Jest zupełnie inny klimat, jest tutaj troszeczkę inaczej niż jak sobie trochę palcujesz przed kamerką. Jest tak bardziej wystonowanie, tak cicho, spokojnie. Wystonowanie. Stonowanie jest, o, że tak powiem. To nie jest coś, do czego jestem przyzwyczajony, ale podoba mi się to, tak szczerze. Tak jakbym pojechał na wakacje zupełnie do innego kraju i zupełnie inny klimat jest. To mniej więcej taki. A chyba jesteś pierwszy raz na takiej poważnej imprezie szachowej, co nie? Ogólnie jestem pierwszy raz, gdzie wszyscy są w garniturach, jest cicho. Z wyjątkiem mniej ciebie. No, tak, pierwszy raz jestem w ogóle na takim evencie, na szachach pierwszy raz też jestem. Jest z nami Slayprox, zwycięzca turnieju streamerów. Dzisiaj zagra w tej symultanie z najlepszymi szachistami świata. Jak się czujesz przed rozgrywką? Zdenerwowany lekko. Prawdopodobnie będzie ciężej, ale... Niż ze streamerami, to tak, ale być może takie, wiesz, niekonwencjonalne zagrania, które gdzieś tam nie udawały się na turnieju, tutaj... No tutaj też się nie udadzą. A jakie były przygotowania do tej gierki? Duża ilość gier po prostu. Jakby stwierdziłem, że nie nadrobię jakby dorobku życiowego wielu tutaj graczy, którzy grają od kilkudziesięciu lat w tydzień, czy tam nawet miesiąc, więc trzeba było postawić na pielęgnowanie swoich umiejętności, które się ma. Niskie, bo niskie. A co Ci najbardziej, to jest ostatnie pytanie, co Ci najbardziej podoba w szachach? Kombinacje, w sensie bardzo mi się podobają szczególnie forsowne kombinacje w momencie, kiedy już widzisz pewien schemat i jesteś w stanie go wykorzystać w 100%. To jakby taka matematyka trochę. Jest z nami Nikola Abensłabiak z TikToczka. Powiedz, bo twój TikToczek się wybił na szachach, a potem rzuciłaś szachy. Ty grasz szachy czy nie w końcu? Czasami gram, jak mnie chłopak zmusi, to czasami sobie wieczorkiem zagramy, ale zasadniczo mocno hobbystycznie w tym momencie. Dobra, a w ogóle co Ci najbardziej podoba w szachach? Ciężkie pytanie. No. Myślę, że taki mam sentyment po prostu. Podoba mi się cały ten vibe turniejów, bo jak byłam mniejsza, nie chcę mówić, że młoda, bo nadal stara nie jestem, ale jak byłam mała, to często jeździłam na turnieje i jakoś mam taki sentyment do tego. Jest z nami Pasiek, który ostatnio był w Królewskiej Grze gościem. Porozmawialiśmy sobie wtedy o szachach, no i dziś o dziwo też. Słuchaj, w zeszłym roku grałeś. Jak poszło wtedy, to chyba chciałbyś przemilczeć. Zostawić to bez komentarza. Tak, zostawmy bez komentarza. Ale dziś druga szansa dla Ciebie. Jak się przygotowałeś do partii dzisiaj z arcymistrzami? Ostatni cały tydzień spędziłem tylko praktycznie przed szachownicą, grałem, no ale umówmy się, że przeciwnik nie będzie łatwy, ale myślę, że na pewno bardziej powalczy niż w zeszłym roku. Dobra, a jaki Ty masz plan na dzisiejszą partię? Nie podłożyć żadnej figury. Nie skończysz jako pierwszy. Nie skończysz jako pierwszy. Dobra, a powiedz jeszcze naszym widzom kanału sportowego, dlaczego Twoim zdaniem warto grać w szachy? Widzowie, mi przede wszystkim szachy pomogły w życiu codziennym. Sama nauka szachów pomogła mi podejmować bardziej rozsądne decyzje w moim życiu, przede wszystkim i te biznesowe, i te personalne. No i przede wszystkim jest to super zabawa, dlaczego każdego z Was zachęcałbym do grania w szachy. Podobno każdy prezes musi umieć grać w szachy i tą definicję spełnia również prezes, nasz prezes kanału sportowego Maćku. Kiedy zaczęła się Twoja przygoda z szachami? Kiedy byłem mały, natomiast czy umiem grać, to trudno powiedzieć, bo to wszystko definiują rezultaty. Ja dobrze się bawię grając w szachy. Zawsze lubiłem, kiedy byłem młody, kiedy mogłem grać ze starszymi. To myślę, w jakiś sposób mnie rozwijało, ale uczyło też pokory, bo wiadomo, w szachach bardzo szybko można zostać sprowadzonym na ziemię, ale bardzo fajne zajęcie. Myślę, że fajne specjalnie dla młodych ludzi, bo to bardzo mocno rozwija. A właśnie, jakbyś miał powiedzieć z Twojej perspektywy, w czym najbardziej Ci pomogły szachy tak rozwojowo? Czego Cię nauczyły? Myślę, że takiego myślenia strategicznego, bo wiadomo, szachy w większości są dla ludzi bardzo analitycznych. Ja nie jestem aż tak analityczny, ale myślę, że szachy dały mi dużo takiej perspektywy strategicznej. Bo wiadomo, w szachach trzeba troszeczkę więcej przewidzieć, te 2-3 kroki naprzód i myślę, że to jest wielka wartość właśnie w szachach. I ostatnie pytanie. W ubiegłym roku walczyłeś, był tutaj Garry Kasparov z innymi arcymistrzami, walczyłeś bardzo dzielnie. W tym roku masz kolejną szansę w starcie z super arcymistrzami. Jaki masz plan na dzisiejszą partię? Plan jest taki, że najważniejsze w tym wszystkim to jest uczestnictwo, ale w poprzednim roku każdy, myślę, kto grał tutaj, takie miał zadanie, oby nie odpaść pierwszym, tak? Mi się udało w tamtym roku nie odpaść pierwszym, że tak powiem, z tych wszystkich partii, które były równocześnie rozgrywane, a dzisiaj po prostu chcę się dobrze bawić, no bo wiadomo, wynik pewnie jest znany, jaki będzie, ale samo to, że można skonfrontować się z wybitnymi zawodnikami, no to jest coś wspaniałego i w ogóle, że taki turniej jest w Polsce, takie nazwiska, dobry sponsor, no pewnie dla rozwoju szachów i popularyzacji tej dyscypliny to jest coś wspaniałego, coś dobrego i trzeba się z tego cieszyć, bo to jest sport, podkreślam sport, który uczy pokory, ale uczy również analitycznego i strategicznego myślenia. I to już wszystko na dziś. 21-25 maja tutaj, w warszawskim Muzeum POLIN, możecie oglądać, jak najlepsi szachiści świata grają w szachach szybkich i błyskawicznych. Zapraszamy do kibicowania na żywo w Muzeum POLIN.